Jezu, ufam Tobie, 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 Jezu, kocham Ciebie, Jezu, kocham Ciebie, Jezu, kocham Ciebie. Ale się rozśpiewałem co temu tydzień i dzisiaj znowu czasem tak trzeba, proszę Państwa. Witam bardzo serdecznie, oczywiście witam wciąż świątecznie, bo jesteśmy właśnie jeszcze w takim okresie, dzisiejsza niedziela, druga niedziela wielkanocna, ona kończy oktawę świąteczną, ona w ten sposób kończy uroczysty obchód świąt wielkanocnych, ona właśnie kończąc, prowadza nas w nowy okres, tak zwany okres wielkanocny, czyli będziemy spotykać Chrystusa, Chrystusa, który będzie ukazywał się, który poprzez swoje ukazywanie będzie przekonywał apostołów, że On żyje, który właśnie poprzez to ukazywanie będzie też przemawiał do nich, będzie uzupełniał swoją naukę, więc wejdziemy w tak zwany okres Chrystofanii, czyli ukazywania się Chrystusa. Chrystus, jak wiemy, po zmartwychwstaniu odchodzi, nie od razu nie odchodzi do nieba, pozostaje na ziemi przez dni 40, właśnie ten okres dni 40 to jest taki czas, kiedy właśnie On ukazuje się na różne sposoby, w różnych miejscach ukazuje się po to, żeby przekonać apostołów, żeby przekonać nas także, bo przecież my też potrzebujemy takiego ukazania się, może niekoniecznie fizycznego, ale tego ukazania duchowego. Kochani, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałam, druga niedziela Wielkanocna, jest to 16 dzień kwietnia. Bardzo bogata niedziela, jest przede wszystkim to niedziela uroczystość Miłosierdzia Bożego. To właśnie dzisiaj wołamy do Boga, bogatego w miłosierdzie. Miej litość dla nas i dla całego świata. To właśnie dzisiaj wpatrujemy się, proszę Państwa, w ten obraz, który widzimy, w ten obraz, na dole którego widzimy też ten napis: Jezu, ufam Tobie. Właśnie te słowa przed chwilą Państwu wyśpiewałem, żebyśmy właśnie poprzez takie krótkie te trzy słowa zrozumieli, że nasze życie jako ludzi wierzących polega na zaufaniu Jezusowi, więc na tym, co On do nas mówi, na tym, do czego On do nas przekonuje, na tym, co On sobą reprezentuje. Mamy Jemu ufać. Jeżeli Jemu ufamy, to znaczy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, wierzącymi Jemu i wierzącymi w Niego. Poza tym, proszę Państwa, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, kończy uroczysty obchód świąt wielkanocnych, czyli oktawa była nowenna do Miłosierdzia Bożego, ona się wczoraj zakończyła. No i także dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela, proszę Państwa, jest świętem Caritas Polska. Jest to święto o wymiarze międzynarodowym. Dzisiaj składam wszystkim tym, którzy są ludźmi takimi oddanymi poprzez miłosierdzie, poprzez postawę taką charytatywną, poprzez pomoc, bezinteresowną pomoc dla biednych, dla innych ludzi. Składam najlepsze życzenia, żeby wasza postawa, drodzy Państwo, była postawą wzmacnianą przez Chrystusa, żeby On był waszą mocą, żebyście nie poddawali się, żebyście widzieli sens w tego rodzaju działalności, tej waszej działalności takiej, która ma wymiar pozaekonomiczny, pozakomercyjny. My tutaj, jak to się mówi, robimy ze względu na Chrystusa i także, że mamy taką potrzebę, że chcemy być ludźmi otwartymi na drugiego człowieka będącego w potrzebie. Owszem, tej potrzebie duchowej, ale także tej potrzebie fizycznej, tej potrzebie materialnej. Dlatego też dzisiejsza niedziela, kochani, rozpoczyna tydzień miłosierdzia. Przez cały tydzień mamy okazję ku temu, żeby tak popatrzeć na siebie, czy my potrafimy być miłosierni. Miłosierni tylko w sensie przebaczania innym, bądź też prośby o przebaczanie od innych, ale czy potrafimy być miłosierni, żeby właśnie, jak to się mówi, sięgnąć do kieszeni, sięgnąć do serca i podzielić się ze swoim bratem, ze swoją siostrą, która właśnie tego rodzaju podziału, że tak powiem, potrzebuje. Kochani, gdy będziemy, przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł:
rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok, uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na ich powiedź, weźcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, gdy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, widzieliśmy Pana. On rzekł do nich, jeżeli na rękach nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę mego palca w miejsce gwoździ, nie, ręki moje nie włożę w bok, jego nie uwierzę. A po 8 dniach, gdy jeszcze uczniowie byli znowu wewnątrz domu, Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę, włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz człowiekiem wierzącym. Tomasz odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Pan Jezus powiedział, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Kochani, no właśnie, o czym już wspomniałem, że właśnie Chrystus ukazuje się, czyli Chrystofania, ukazuje się na życzenie. Tutaj święty Tomasz, że tak powiem, wymaga na nim, nie uwierzy, jak go nie zobaczą. On staje pośród apostołów i podchodzi do Tomasza. Tomaszu, oto jestem, zobacz moje przebite ręce, mój bok przebity, no i właśnie to zdanie bardzo ważne, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Kochani, my do nich należymy. My nie widzieliśmy Chrystusa, tak jak zobaczył Tomasz, tak jak widziały święte niewiasty, tak jak widzieli apostołowie. Widzimy go oczyma wiary. Właśnie to widzenie oczyma wiary pozwala nam na to, że jesteśmy błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Sprawdźmy dzisiaj naszą wiarę, czy my naprawdę wierzymy w Chrystusa, tego zmartwychwstałego, czy my naprawdę wierzymy Jemu, temu zmartwychwstałemu, czy wierzymy, że On jest naszym Zbawcą, że jest naszą mocą, że jest naszym bratem, naszym przyjacielem, naszą doczesnością, naszą drogą, naszą prawdą i naszym życiem, a nade wszystko naszą wiecznością. To właśnie wiecznością, do której wszyscy zmierzamy, i którą On wysłużył poprzez swoje zmartwychwstanie i poprzez swoje miłosierdzie, to miłosierdzie, które okazuje szczególnie dzisiaj, w niedzielę miłosierdzia Bożego. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, wszystkiego najlepszego na nowe, rozpoczynające się dni.